Polsce, trudno to początkując, tutaj już nawet w wywiadzie byliśmy mocno męczeni o to, żeby zdradzić temat, co będzie na tej prezentacji, jak to będzie się odbywać, więc nie będziemy już przedłużać i zaczynamy. Dawaj. 3, 4. Sebastian Znajomy, tego człowieka już po prostu znacie, widzicie. Dostałem już od kilku spotkań przypinkę, że ponoć jestem zakochany w dżungli. Oczywiście. Każdy z nas. Jestem organizatorem, jednym z organizatorów tego spotkania, właścicielem firmy, która zajmuje się tworzeniem stron internetowych, działam w Fundacji PCJ Otwarte Źródła przy Polskim Centrum Dżuna. Od 8 lat robię to zawodowo. Ale też trochę z paski. Wszystkie szyby, bo już może też mam obsługę. Norbert Służycki, czyli ja. Pewnie mnie nikt nie zna, jasne. Entuzjasta Dżuna, tak. Lubię, pasjonuję się tym CMS-em. Członek zespołu pomocy. Okej. Okay. Organizator konferencji Dżunowej Polska, tak. W tym roku mam zaszczyt być współorganizatorem. Programista, web developer, frontendowiec, pracuje na etacie w jednej ze szczecińskich firm jako programista. To tyle chyba o mnie. Dobrze, na początek mamy do Państwa takie pytanie. Co według Państwa, bo trochę już wiedzy dzisiaj dostaliście na budowę stron, co się może, co się nie może na nich znaleźć. Takie właśnie pytanie, co według Państwa powinno znaleźć się na stronie internetowej? Ja będę zapisywał. Prosimy. Proszę. Sprawny pasek menu. Dobry menu, okej. Okay. Co jeszcze? Logo. Zdjęcia. Foto, galeria, okej, okay. Zdjęcia. Foto. Co jeszcze? Kontakt. Treść. Animacja. To nie jest niezbędne. Dobrze, co jeszcze? Ale tak. Stópka, animacje, dobra. Ciężko się pisze na tej tablicy. Nigdy nie pisałem. Przepraszam. Dobra. Co dalej? Co dostęp? Ty masz prezentację. A, nie mam. Racja. Przepraszam, tak. Dobrze. Kolejny slajd. Dość nietypowa nazwa. Żumla Forest Disco Polo. Za chwilę Państwo dowiecie się, o co tak naprawdę chodzi. Tak, wpadliśmy na to dosłownie w tygodniu. No to tak jest. No. Bo z Joomla tak właśnie jest. Pokażemy właśnie, dlaczego tak właśnie jest. Disco polo. Nikt nie słucha, każdy nuci, każdy tekst zna, na pamięć, na koncertach są tysiące ludzi. No i tak generalnie jest. Żumla jest to samo. Nikt nie słyszał, ale wszyscy używają. Wszyscy mają jakąś stronę. Prozaiczny przykład. Szukaliśmy rzeczy do organizacji tego Joomla. Przepraszam, do organizacji tego Joomla w tygodniu. Szukałem pasmanterii w Szczecinie, w centrum. Strona internetowa na Joomli. Jakaś tam restauracja, pizzeria na Joomli. No jest, są. Ludzie korzystają generalnie, ale nikt nie zna, nie? Żeby wiecie Państwo, każdy normalny człowiek na świecie to jak chce otworzyć stronę, to wpisuje www.nazwastrony.pl, tak? A my wpisujemy nazwastrony.pl/administrator. Oczywiście. Powiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest ta dżungla? Czym jest dżungla? Joomla to przede wszystkim oprogramowanie. Program do łatwego tworzenia stron internetowych, dynamicznych, z witryn www. Dlaczego dynamicznych? Definicja jest prosta, bo treści na stronie internetowej możemy dodawać, tak jak na portalu newsowym, może pojawić się 10, 15, 20 artykułów w ciągu dnia. Ta treść jest cały czas generowana, może ona przyjąć różną formę. O tym porozmawiamy sobie za chwilę, jaka jest ta forma, ale to cała treść może generalnie się zmieniać. Joomla to przede wszystkim oprogramowanie, społeczność, bardzo komunikatywna, bardzo wspierająca społeczność,
i jest to oprogramowanie typowo open source, czyli darmowe. Czyli każdy z Państwa może to użyć. Teraz ważna rzecz. Wymagania, co jest potrzebne do uruchomienia Joomla? Uwaga! Środowisko pracy. Powiem tylko, to będzie najnudniejszy slajd, jaki Państwo zobaczycie. Tak, jest to bardzo nudny slajd. Jeszcze mieliśmy jedną rzecz powiedzieć. Przepraszamy, prezentacja zawiera lokowanie produktów. Też zapomniałem na początku. Tak, to jest najnudniejszy generalnie slajd, czyli oprogramowanie. Co jest potrzebne? PHP, MySQL, serwer MySQL, Apache. Tyle w temacie generalnie. Oczywiście, jeżeli ktoś, kogoś to zainteresowało, to powinien to sobie zapisać, bo są tutaj podane zalecane wymagania dla systemu CMS Joomla, ale są też takie minimalne, na których po prostu to ruszy. Dokładnie. Dla środowisko pracy, wspomniane lokowanie produktów. Przypadkowe, nieprzypadkowe, ale tak rzeczywiście jest. Joomla możemy postawić w dwóch tak naprawdę miejscach. Na serwerze lokalnym, czyli na własnym komputerze, albo na serwerze wirtualnym, usłudze tego typu jak Smart Host. Przykładową instalację i poruszanie się, zobaczycie Państwo żebyśmy też dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mamy część teoretyczną, taką szybką, 15-minutową, a potem przejdziemy do części praktycznej, dlatego mamy prezentację rozbitą na dwie części. Chociaż już mamy mocną obsługę, więc nie wiem jeszcze jak to zrobimy. Dobrze, co trzeba zrobić? Przede wszystkim pobrać Joomla. Pobrać Joomla można z joomla.org, jest to oficjalna strona globalna. Jest też polski odpowiednik joomla.pl. Tam na stronie głównej znajdziecie Państwo bez problemu skąd pobrać taki instalacyjny Joomla. Cechy Joomla, przegląd możliwości. Sebastianie. Czyli tak pokrótce opowiemy o tym, co dzięki, jakie cechy właśnie ma Joomla, dlaczego jest taka fajna. Jest to przede wszystkim system zarządzania treścią, tak? Stronę może obsłużyć każdy, kto korzystał z oprogramowania typu Word albo OpenOffice, nie musi być informatykiem, nie musi być programistą, nie musi posiadać tej wiedzy, bo tak naprawdę strony w Joomli trochę buduje się jak z klocków. Instalacja zajmuje kilka minut. Jest ta wspomniana dynamiczna treść. Joomla posiada różne funkcje, których inne systemy nie mają już same w sobie. Musimy korzystać z wtyczek, jakichś z dodatkowych rozszerzeń. Jest udokumentowana, są książki, jest polskie forum użytkowników, biblioteka wiki. Tych informacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak, pokażemy je też za moment w prezentacji. Do czego Joomla się nadaje? Na Joomla możemy postawić duży portal, sklep internetowy, prosty blog, prostą wizytówkę, prostą stronę internetową z kilkoma podstronami. Możemy to rozbudować w dowolny sposób. Komponenty, elementy, dodatkowe rozszerzenia można ściągnąć, można napisać własnemu. Jeśli ktoś się na tym zna, ktoś jest programistą, może to zrobić. Ale nie musi, bo może użyć darmowych albo komercyjnych. No właśnie, powiedziałeś o nim. Tak, powiedziałem właśnie o kolejnym slajdzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Co? Tak, właśnie. Możemy stworzyć serwisy, portale, blogi, tak naprawdę wszystko, jaką tylko stronę sobie wymarzymy. Bardzo właśnie dużo stron internetowych jest, stron internetowych szkół, gmin, urzędów, instytucji, tak, portali mniejszych, większych. Nie ma to większego znaczenia, bo jedynym ograniczeniem, do czego może zostać wykorzystana Joomla, to jest tak naprawdę początkowa wiedza osoby, która do tego siada i tak naprawdę wyobraźnia. Bo jeżeli ktoś sobie coś zażyczy,
no to ja albo trzeba napisać, albo znaleźć Ja powiem może z punktu tak widzenia programisty. No da się wszystko, tylko kwestia jest czasu i zasobów. Najczęściej zasobów pieniędzy. Programiści. Budowa Joomla. To jest bardzo ważny element tej prezentacji. Chcielibyśmy Państwu przedstawić w ogóle, jak Joomla jest zbudowana. Pewnie się na mnie zdenerwujesz, ale muszę powiedzieć o WordPressie. Jeśli często korzysta z WordPressa, to tam są widżety. W Joomli mamy kilka elementów, czyli komponenty, moduły i dodatki, czy pluginy. To wszystko... komponenty, moduły i dodatki. To wszystko jest tak naprawdę nazywane jako rozszerzenia brane. I to wszystko jest umieszczane w szablonie. Każdy moduł możemy, my to pokażemy później na prezentacji live, każdy moduł możemy sobie ustawić w dowolnym miejscu, w szablonie, w zależności tylko od pozycji. Jeszcze powiemy, nie włączaj, dlaczego to jest tak naprawdę rozbite. Bo tak jak już Norbert właśnie wspomniał, w WordPressie mamy widżety i one są zgromadzone w jednym miejscu. I okej, to fajnie działa, jeżeli mamy 3, 4, 5 widżetów. Jeżeli zainstalujemy ich, nie wiem, 20, 30, 40, to wszystko ląduje w jednym miejscu, w jednym miejscu jest konfigurowane, w jednym miejscu jest ustawiane i znaleźć odpowiednią funkcję zaczyna być po prostu duży kłopot. Dokładnie. Teraz mamy slajd. To jest ten slajd, o którym myślę, tak? Pytanie do publiczności. Dokładnie. Czym według Państwa jest content? Zawartość. Dobrze. Zgadza się. Generalnie content na stronie internetowej contentem może być galeria, może być artykuł, może być sklep internetowy, produkty. To jest content strony. Na potrzeby tej prezentacji my żeśmy troszeczkę tutaj musimy Państwu wytłumaczyć, co to jest komponent, co to jest moduł. Dlatego chcielibyśmy, żeby na potrzeby tej prezentacji content to jest dokładnie komponent. Czyli komponent wyświetla główną treść strony internetowej. Teraz tak, gdzie szukać pomocy? Dokładnie, tutaj mamy wypisane źródła wsparcia. Największe, najbardziej obszerne źródło w Polsce Joomla.pl i forum Joomla.pl, witamy właśnie Polskiego Centrum Joomla i forum Polskiego Centrum Joomla. Biblioteka elektronicznej dokumentacji Wiki Joomla. No i przede wszystkim ta społeczność, która łączy ten system. To są ludzie w trakcie konferencji Joomla. To są takie osoby jak my na mniejszych spotkaniach, to są mniejsze bądź większe grupy w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Google+, na Twitterze. Dokładnie. To nie są już tylko jedne miejsca. No i z takich tradycyjnych źródeł to oczywiście to są książki, podręczniki, e-booki, szkolenia. Oczywiście tych źródeł wiedzy w internecie jest masę. Jest dużo poradników, dużo tutoriali. Na przykład Sławek ma też swój blog, na którym pisze swoje poradniki, swoje tutoriale, wrzuca wideo. Jest tego naprawdę dużo, ale podstawową taką informację macie Państwo tutaj na slajdzie. Tutaj najczęściej i najszybciej otrzymują Państwo pomoc. Oczywiście jest też oficjalna dokumentacja globalna, Joomla.org oraz docs Joomla.org. Sebastian, coś jeszcze chciałeś dodać? To jest wszystko z tej części teoretycznej. Tak, bo teraz przejdziemy do części praktycznej. Mówiliśmy w zapowiedziach, nie chcemy Państwa zanudzać tymi slajdami takimi suchymi, bo to można wszędzie znaleźć, można też zawsze nas dobrać, a zupełnie inaczej wygląda to w takiej prezentacji na żywo. My pokażemy po prostu, jak zrobić swoją pierwszą stronę internetową, jak zainstalować ten system, z czego korzystać i jak to działa. Dobrze, powiedz.
To, co Państwo właśnie w tej chwili widzą, jest to serwer lokalny odpalony na zwykłym komputerze, czyli po uruchomieniu tej aplikacji mamy dostęp do serwera Apache, do systemu PHP, mamy bazę danych i praktycznie mamy to, co mamy na takim normalnym koncie hostingowym z firmy. Dokładnie. I teraz jeszcze tutaj jedna uwaga. Państwo są pierwsi, którzy widzą Jumpa trójkę. Nie wiem, czy Państwo... Co to jest Jump? To jest serwer lokalny, stworzony, dedykowany pod Joomla. Państwo są pierwsi, którzy go widzą w ogóle na oczy, jeśli chodzi o społeczność. Tam jest też twórca tego oprogramowania, więc można go też w kuluarach. Michał Krzypizur, tak, pokazuje na niego. Można go gdzieś tam też wypytać. Przechodzimy do instalacji. Ty opowiadasz, ja przechodzę sobie proces instalacji. Proszę bardzo. Instalator wygląda właśnie w ten sposób. W pierwszym polu wpisujemy tytuł naszej witryny, jak ona ma się nazywać po prostu w sieci. Dodajemy krótki opis, który później, jeżeli witryna zostanie zaindeksowana, będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania. E-mail administratora. Tylko się nie pomyl. Tak się zestresował, że ten. Przepraszam, jak się nazywa. Nie używam, no dobrze, używam klawiatury. Masz złą klawiaturę. Admin raz, dwa, trzy. Najbardziej bezpieczne jest hasło świata? Hasło. Na potrzeby tej prezentacji. Nie zachęcamy do ustawiania takiego hasła. Hasło admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 to są hasła, które w pierwszej kolejności są łamane. Dokładnie, dobrze. Uzupełniliśmy pierwszy ekran, przechodzimy do dalszej konfiguracji. Konfiguracja bazy danych, czyli całego środowiska. Ważna uwaga. Żeby zainstalować na serwerze Joomla, musimy posiadać bazę danych. Musimy ją z reguły na hostingach musimy ją stworzyć ręcznie, na serwerach lokalnych również. Uwaga, Jump tego nie potrzebuje. W Jumpie możemy wpisać dowolną nazwę bazy, ona się automatycznie stworzy. To jest oprogramowanie tak stworzone, żeby było jak najprostsze. Żeby użytkownik, który nie umie, nie potrafi stworzyć jakby sam użytkownika i całej bazy, żeby mógł to szybko zrobić, po prostu zainstalować tą Joomla. Dlatego tutaj nie tworzyliśmy tej bazy wcześniej. Pozwalam Ci na dowolność. Możesz wpisać nowy. Jeszcze takie drobne wyjaśnienie, dlaczego warto korzystać w ogóle z tego typu rozwiązań jak serwery lokalne. Jeżeli chcemy właśnie najpierw stworzyć projekt tej strony, chcemy go właśnie przetestować, nie chcemy pokazywać tego światu, chcemy to zrobić, chcemy poćwiczyć, nauczyć się, warto z takiego rozwiązania właśnie korzystać. Teraz tak, mamy wypełnione dane, jest stworzona baza danych, podpinamy się pod bazę danych. Tutaj mamy jeszcze taką rzecz jak przedrostek tabeli dla baz danych, w bazie danych. O co tutaj chodzi? To jest fajne ułatwienie, bo możemy sobie zrobić kilka instalacji Joomla na jednej bazie. No nie zaleca się tego robić, ale można generalnie. To jest rozwiązanie stosowane często w tańszych pakietach, na przykład na kontach hostingowych, gdzie mamy ograniczenie do jednej lub dwóch bazy danych w koncie. Ostatni krok, który sfinalizujemy naszą instalację, jest tutaj taka opcja załaduj przykładowe dane. Pozwala ona od razu w trakcie procesu instalacji zainstalować dane, które pomogą nam stworzyć podstawową strukturę strony. Możemy sobie wybrać blog, wizytówka, domyślne dane przykładowe, postać Joomla. Te pakiety, które tutaj możemy wybrać, te dane,
mają pewien zasób rzeczy, większy lub mniejszy. My na potrzeby prezentacji wybijamy po prostu wizytówkę, żeby Państwu pokazać, że coś już jest, żeby nie tworzyć też tego wszystkiego na nowo, choć będziemy to modyfikować później, oczywiście. Pokażemy, jak to zrobić. Poniżej jest informacja, czy mamy wysłać maila z konfiguracją. Tutaj tą całą. I tutaj też taka uwaga, czy też jest to localhost, a nie mają Państwo uruchomione usługi wysłania maili, to ten mail też się nie wyśle. Na hostingach jak najbardziej będzie to działało. I poniżej jest przeprowadzony test poprawności serwera. Czy Joomla w ogóle spełnia wymagania, czy serwer spełnia wymagania Joomli i czy może zostać zainstalowana. Przechodzimy do instalacji i się instaluje. I tak naprawdę po zainstalowaniu w tej chwili już mamy zainstalowaną stronę. My jeszcze przez chwilę tutaj zostaniemy na tym ekranie z jednego prostego powodu. Nie będziemy usuwać katalogu instalacyjnego, tylko jest tutaj taki dodatkowy krok. Instaluj dodatkowy język. My jeszcze przejdziemy przez ten krok i zainstalujemy sobie język polski. Zaraz Sebastian też o tym powiem. A ja to wykonam. Można to zrobić właśnie tak, jak nawet tutaj pokazuje już. I polski mamy oczywiście dostępny. I drobna uwaga, musi być dostępny do internetu, bo te pakiety są pobierane prosto z serwera. Można ten język zainstalować właśnie tutaj. Jeżeli ktoś zapomni, kliknie od razu usunąć ten katalog instalacyjny, będzie mógł do tego kroku wrócić już na zapleczu. Dokładnie. Wielojęzyczność. Joomla standardowo w podstawowej swojej wersji ma oczywiście wielojęzyczność. My na potrzeby tej prezentacji nie będziemy włączać, bo jest dużo więcej konfigurowania, ale da się zrobić portal, żeby był angielski i polski. Oczywiście nie jest to trudne. Poniżej po prostu wybieramy też domyślny język, oczywiście ustawiamy na polski. Tym oto sposobem tak naprawdę kończymy instalację. Dostajemy komunikat, że język został zainstalowany poprawnie. Ważne w tej chwili, co trzeba zrobić, usunąć tak naprawdę tylko katalog instalacyjny, bo dotrzemy do naszej witryny i zaplecza, bo ciągle będziemy mieli komunikat z instalatora. I klikam i zaraz zaprezentuję Państwu front i zaplecze. Katalog został usunięty, przechodzimy na witrynę i na zaplecze. I tutaj już zaczyna coś być widać, a to właśnie dzięki temu kroku, że wybraliśmy instalację przykładowych danych, czyli tu mamy ten przykład tej wizytówki, takie podstawowy, czyli zwykły moduł HTML, moduł z formularzem logowania, pasek menu, miejsce na logo, wyszukiwarka, stopka, jakaś już przykładowa treść. Tutaj jakieś 2-3 podstrony, newsy, tego typu jakiś kontakt, oczywiście formularz kontaktowy jest. Czyli powoli ta lista, którą tu sobie na początku wypisaliśmy, czyli menu, logo, zdjęcie, kontakt, treść, zaczyna nam się tutaj pojawiać. Tutaj panel zaplecza. To przejdź do konfiguracji globalnej. Dobrze. Konfiguracja globalna. Jeśli podczas instalacji źle wypełnimy na przykład tytuł strony internetowej, albo ja tutaj w tym miejscu, streszczenie witryny, czyli opis witryny, co wypełnialiśmy przy instalacji. Jeśli ja się tutaj na przykład pomylimy, zrobimy jakąś literówkę, błąd, albo chcemy to po prostu poprawić, to możemy to zrobić z zaplecza bez najmniejszego problemu, po prostu z konfiguracji globalnej zakładka witryn. W zakładce system
Znajdziemy takie podstawowe informacje o serwerze, czyli ścieżkę do naszych plików, czy opcję buforowania i przechowywania w pamięci przeglądarki, czas, po jakim zostaniemy automatycznie wylogowani z zaplecza, znajdują się właśnie w zakładce system. Kolejna karta serwer to już są informacje właśnie o serwerze, czyli nasza baza danych, nasz serwer i rodzaj bazy danych, które wpisywaliśmy, nazwa bazy danych, nasze nazwa użytkownika, no i wspomniany przedrostek bazy danych. I nowość, która pojawiła się w Joomla 3, możliwość sprawdzenia, czy nasz adres mailowy, czy nasz system pocztowy działa poprawnie. Wpisujemy adres użytkownika, w zależności jaki wybieramy system obsługi poczty, czy zwykły, czy szyfrowany. Po wypełnieniu wszystkich danych możemy wysłać do siebie taki e-mail testowy, dostajemy na ekranie dostajemy powiadomienie, że taka wiadomość została wysłana i na nasz adres przychodzi wiadomość wysłana właśnie z systemem konfiguracji, co jest potwierdzeniem, że formularze kontaktowe czy wszelkiego rodzaju inne formularze będą na naszej stronie działać. Dokładnie. Ważna uwaga, na serwerze lokalnym często może to nie działać, po prostu nie zawsze jest usługa poczty uruchomiona. Na serwerach, na hostingach zewnętrznych będzie to oczywiście działać. Tutaj mamy takie formy połączenia się z pocztą, tak naprawdę jak PHP mail, sendmail i SMTP. SMTP jest najbardziej uwierzytelnianą formą, ponieważ wymaga autoryzacji, tak? Tutaj jeszcze ważna rzecz dla programistów, jeśli są na sali, jeśli nie, to też powiem. Raportowanie błędów PHP. Możemy sobie ustawić brak, prost, maksimum, rozwój. Jest to o tyle dobre, że jeśli coś projektujemy, tworzymy nowy komponent, możemy zobaczyć, czy mamy jakieś warningi, czyli jakieś komunikaty, błędy, czy jakieś ostrzeżenia PHP-owe typowo, tak? To tyle, jeśli chodzi o konfigurację globalną chyba, tak? Tak. Teraz, jeśli coś tam zmienialiśmy, to oczywiście możemy zapisać i zostaniemy na tej stronie. Możemy zapisać i zamknąć. Przejdziemy do głównego pulpitu zaplecza. Na zapleczu jeszcze Państwo możemy... Będziemy kończyć chyba tą część prezentacji, tak? Nie, jeszcze bym zrobił instalację. Zrobimy jeszcze teraz instalację, to ja muszę mieć zrobione kawałek. Zainstalujemy takich kilka przykładowych najpopularniejszych rozszerzeń, które na pewno ułatwią pracę i pozwolą też pokazać, jak szybko możemy w CMS Joomla zmienić choćby wygląd strony, zainstalować inny szablon, jak go skonfigurować. Wiadomo, żeby gdybyśmy mieli 4 czy 5 godzin, to byśmy pokazali ci, skąd te wszystkie komponenty rozszerzenia pobrać. Z tego względu, że mamy ograniczony czas, to... Dokładnie, mamy ograniczony czas, w tej chwili nie ma czasu, żeby to też pokazać, żeby pokazać, skąd to wszystko pobrać. O co chodzi? Mamy paczkę, ściągamy taki komponent w paczce zip, czyli spakowanej, którą możemy tak naprawdę rozpakować również na komputerze. Wybieramy przez instalator i instalujemy. To jest paczka, którą Joomla sama zainstaluje. Wszystkie katalogi sama odpowiednio potworzy w systemie. I teraz akurat instaluję komponent takiego backup do robienia backupu. Mamy potwierdzenie właśnie tutaj instalacji. Komponent, który jest mocno zalecany właśnie do instalacji jako pierwszy, bo jeżeli zaczynamy tworzyć naszą stronę, poinstalujemy sobie tylko same rozszerzenia, zanim dodamy jakąkolwiek treść, warto sobie zrobić na początek kopię tej strony, bo jeżeli coś się wydarzy, zainstalujemy jakieś rozszerzenie, którego nie będziemy potrafili skonfigurować, czy wystąpi jakiś błąd, to w każdym momencie będziemy mogli wrócić do tej kopii sprzed instalacji naszego komponentu. To jest takie, oczywiście backupy na hostingu jak najbardziej, ale we własnym zakresie też je róbmy. To jest podstawowy komponent, który... Ja przejdę, zacznę instalować kolejne rzeczy, zainstaluję
też, jeszcze może inaczej, jeszcze weźmy na stronę internetową. To jest podstawowy szablon Joomla. Po każdej instalacji szablon jest, ten jest domyślny. W kolejnej wersji można się zmienić, będzie troszeczkę inaczej wyglądał, ale generalnie Joomla ma podstawowy szablon. My zainstalujemy w tej prezentacji framework F4 oraz szablon. I pokażemy, jak to chociaż troszeczkę obsłużyć i zmienimy troszeczkę wygląd tej prezentacji, tej strony. Zobaczymy też na ile czasu nam to pozwoli to wszystko. To ja instaluję SPA. Dodatkowy szablon tutaj pokażemy po to, żeby pokazać Państwu, jak szybko witryna zmieni swój wygląd, ale oczywiście możemy z tego podstawowego szablonu korzystać. Nie mówimy, że na nim się nie da nic zrobić. Szablon jest wyposażony w funkcje mobilne, więc jest już dostosowane do telefonów, do tabletów. I tak naprawdę do nauki samej Joomli w zupełności wystarczy, bo tworząc czy projektując witrynę, w pierwszej części nie powinniśmy tak naprawdę skupiać się na wyglądzie, tylko na tej treści, bo ta treść jest najważniejsza. Dopiero później, jeśli mamy projekt od grafika, czy jakiś swój zaplanowany układ, możemy sobie znaleźć odpowiedni szablon i wtedy go dostosować. Dokładnie. Jeśli ktoś z Państwa tutaj obserwuje też prezentację, no to ja zainstalowałem plugin do szablonu, plugin do Swift Plusa, czyli do galerii, o której zaraz więcej też powiemy, i moduł do menu, takie rozbudowane menu, które można stworzyć dzięki temu modułowi. Rozszerzę to funkcjonalności podstawowego menu. Jeszcze przejść do czegoś nie zainstalowałem? Chyba wszystko. Przejść teraz jeszcze do szablonów. Dobrze. Rozszerzenia. Szablony. I tutaj tak naprawdę jest ta część, o której mówiliśmy. Czyli mamy komponenty, mamy rozszerzenia zebrane w jedną zakładkę, opcje instalacyjne, moduły, dodatki i wspomniane szablony. Zainstalowaliśmy szablon, który nazywa się JOTEM Service, który zaraz ustawię jako domyślny. Dobrze. I front? Tak. Pokazać front. Dobrze. Strona wyglądała w ten sposób. A po zmianie na domyślny szablon wyglądać będzie w ten sposób. Troszeczkę się zmieniło kolorystycznie, ale musimy zauważyć jedną rzecz. Nie ustawiliśmy tutaj totalnie nic. Zaraz do tego też przejdziemy w drugiej części i będziemy to wszystko ustawiać. Jeszcze mieliśmy się skupić na zapleczu. Artykuły są podstawową rzeczą, elementem, który jest w Joomli. Możemy sobie stworzyć kategorię, dodać artykuł. Do tego to też wszystko będzie, ale chodzi o przerwę, tak? Przerwę robimy za momencie, tak? Praktycznie nie, już praktycznie dalsze rzeczy już będziemy pokazywać w drugiej części. Bo ta przerwa kawowa, która była planowana na 16, już mocno przesunięta, więc zapraszamy na tą, to będzie dłuższa przerwa, 20-minutowa. Więc no spokojnie można wypić sobie kawę. Dobrze, mamy artykuły, czyli główny element CMS Joomla, który tak naprawdę wyświetla tę wspomnianą wcześniej treść. Zanim jednak te artykuły wyświetlą się na Państwa stronie internetowej, musimy zrobić sobie strukturę dla tych artykułów. W momencie, gdy przeprowadziliśmy instalację z przykładowymi danymi, część tych elementów mamy. Tajny hot. Hasło takie fajne. Weź to.
Dobrze, jesteśmy już we właściwym miejscu. Czyli mamy po instalacji wizytówki, mamy dwie przykładowe kategorie, czyli nieskategoryzowane i wiadomości. W tych dwóch kategoriach są już jakieś te przykładowe dane, które zostały zainstalowane. Teraz będziemy tworzyć naszą strukturę katalogu. Czyli jedziemy po kolei. Tak, Sebastian, utworzy nową kategorię. Tutaj mamy pole, które pisze. No to jest tytuł kategorii, który musimy podać. Poniżej mamy coś. Możemy dodać tutaj opis do kategorii, który wyświetli nam się stronę. Mamy też jeszcze takie pole alias, które jest wypełniane automatycznie, możemy je zostawić, one się wygeneruje na podstawie nazwy, ale możemy też wpisać swój własny. A, bo to kategorii nie dodaje się, możemy je wpisać, okej. Jeszcze ważna informacja, stan kategorii możemy tutaj wybrać sobie nadrzędną, albo stan, czy ma być opublikowana, czy nie. Poniżej jest jeszcze poziom dostępu oraz ewentualnie język. Możemy też tagi dodać, jeśli chcemy korzystać z tych opcji, tak? Sebastian tworzy kolejną kategorię i ustawia też jej kategorię na drzewo. A nie, to są aktualności, więc nie będzie kategorii na drzewo. Alias cały czas wypełnia się automatycznie. Też pokażemy właśnie tutaj na liście, jak to wygląda właśnie w strukturze tej kategorii, czyli te kategorie główne, czyli wspomniane aktualności i kategoria na przykład informacji o firmie, która została przypisana do nadrzędnej kategorii, którą nazwaliśmy roboczo Pan Dukas. Dokładnie. Tutaj na tym ekranie też również widać nowości z Joomla 3. Czyli widzimy tak naprawdę, ile w danej kategorii mamy artykułów, ile jest opublikowanych, usuniętych albo wrzuconych do kosza, albo ewentualnie zaarchiwizowanych. Tutaj też jest taka podstawowa informacja, kto ma do tej kategorii dostęp i oczywiście do którego języka została przypisana. Dalej przechodzimy do wspomnianych artykułów. Cała procedura dodawania artykułów jest dziecinnie prosta, bo to są zaledwie 2-3 kroki, jeżeli chcemy wstawić tylko zwykły tekst, umieścić jakieś zdjęcie. Wszystkie przyciski, które widać w panelu, one są podobne. Z reguły jest to utwórz albo dodaj, zapisz i zamknij, zapisz i nowy. Z prawej strony wybieramy sobie na początku wybieramy sobie kategorię. Domyślnie to jest ta pierwsza kategoria, która zawsze będzie w Joomla bez względu na to, czy zainstalujemy przykładowe dane, czy też nie. Tutaj widać te kategorie, które przed chwilą założymy. Czyli wybieramy na przykład sobie kategorię aktualności, bierzemy jakiś tekst. Tak, Sebastian tutaj zaraz doda lorem ipsum do jednego z artykułów, doda artykuł, doda go do kategorii. Wklei treść, przykładową oczywiście. Po prawej stronie możemy, ja też, na górze jest tytuł, który Sebastian właśnie wypełni, obok alias, analogicznie do widoku kategorii. Ja jeszcze z boku powiem, że tutaj oczywiście jest stan, wybrana kategoria. Możemy też artykuł wyróżnić. Co daje nam wyróżnienie? To, że on jest inaczej przedstawiony niż reszta artykułów na stronie. I teraz zobaczmy, jak to wygląda od frontu. Tak, Sebastian przyszedł też do konfiguracji zainstalowanego przez nas modułu, ponieważ musimy pokazać Państwu menu. Odzyskać menu, dokładnie. Chodzi o to, że zmieniliśmy szablon, to musimy w modułach
przypisać jemu nową pozycję, ponieważ szablony są zbudowane w ten sposób, że mają pozycję, w której wyświetla się komponent, a dookoła jest to obudowane pozycjami pod moduły. Modułów możemy mieć wiele na każdej stronie, w każdym module to, co chcemy. Menu też musimy wstawić do modułu i moduł przypisać do odpowiedniej pozycji w szablonie. To, czym też, bo wiele osób na różnych szkoleniach, na różnych konferencjach pyta się nas, czym tak naprawdę Joomla różni się od WordPressa. Odpowiedzi są takie dwie. Jedna to jest taka standardowa, zależy do czego chcemy ją wykorzystać, a druga to jest taka, że w Joomla możemy przypisywać konkretne moduły do poszczególnych podstron, czego w WordPressie nie możemy zrobić. Jeżeli mamy tam jakiś widget, przypisujemy go albo na wszystkie strony, albo wcale. W Joomla możemy pod konkretny artykuł, pod pozycję menu. Duża większa elastyczność jest, jeśli chodzi właśnie o takie budowanie tej dodatkowej treści. Czyli jeśli chodzi tutaj akurat o moduł menu, no to zakładam, że on będzie na wszystkich na stronie głównej i wszystkich podstronach, dlatego zawsze zaznaczamy na wszystkich stronach. Domyślnie on był ustawiony akurat na żadnej stronie, dlatego w tej chwili on się tutaj nigdzie nie wyświetla. Teraz trzeba go zmienić na wszystkich podstronach. Przypisać mu oczywiście odpowiednią pozycję w szablonie, w której on się pokaże. Chyba sam się to zrobił. I pokażę, jak to wygląda teraz na... F4 się sam przecież... Tak, i tutaj mamy menu. Tutaj nam się po prostu pokazało. Tu już w zależności od jakiego modułu tego menu korzystamy, jeżeli jest to z jednej stajni jednego producenta, tak jak w tym przypadku z Joomla Monster, to też warto zmienić, żeby on na przykład pobierał ustawienia z szablonu, bo wtedy zaczyna to troszkę inaczej menu wyglądać. Prosty przykład właśnie modułu menu, moduł standardowy, gdy go zmieniamy na, żeby korzystał z szablonu, który zainstalowaliśmy, widać od razu zmianę tego układu, tak? Tak, tutaj trzeba jeszcze dodać, że ten szablon, który prezentujemy, ma swojego quickstarta, w którym właśnie to menu w ten sposób wygląda. Jeśli deweloper oferuje Państwu szablon, to te podstawowe elementy i z reguły swoje komponenty, swoje moduły, swoje rozszerzenia też daje w szablonie ostylowane w sposób pod szablon, czyli zindywidualizowany. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tego szablonu domyślnego Prostar. Tutaj nie ma tej pozycji, więc menu nam za chwilę zniknie. Będzie to stare. Tylko tutaj na tej przykładowej stronie mieliśmy jeszcze dwa takie moduły, czyli moduł logowania wyświetlany w bocznej kolumnie i zwykły moduł HTML, czyli taki moduł, do którego możemy wstawić dowolną taką treść uzupełniającą, która wzbogaci na przykład wartość naszej strony. Po przełączeniu na ten szablon, który my zainstalowaliśmy, tutaj, tak jak właśnie tutaj po tej zmianie widać, tych modułów nie ma na stronie, żeby one się tam pojawiły, musimy je odnaleźć i opublikować w odpowiedniej pozycji na stronie. Czyli mieliśmy tam tak, moduł logowania, tak? Czyli wchodzimy w moduł logowania do strony, zakładki pozycja, znajdujemy, w którą pozycję chcemy przenieść nasz moduł. W przypadku tego szablonu będzie to kolumna prawa. Później pokażemy siatkę taką szkieletową, jak to wygląda właśnie w praktyce. Tak, pokażemy jak ta siatka wygląda, jak te pozycje są rozlokowane. Czyli zmieniamy jednym kliknięciem pozycję modułu, zapisujemy. I moduł automatycznie zaczyna
ten, który mieliśmy, zaczyna wyświetlać się na przypisanej stronie. Mieliśmy tam jeszcze moduł HTML. Każdy moduł, może pokażę inaczej, pokażę jak dodajemy własny moduł, tak? Bo jeśli zainstalujemy tą wizytówkę, te podstawowe moduły, czy wizytówkę, czy jakiś inny pakiet z tymi przykładowymi danymi, one tam będą. Ale zaraz padnie pytanie, dobrze, ale czy można dodać własny, samemu stworzyć taki moduł? Oczywiście można. Sebastian się zaraz to zrobi. Będzie to moduł HTML. Sebastian, tak? Tak. Będzie to taki zwykły, może możemy tą tam umieścić dowolną treść. Tutaj jak wybieramy też moduł, to też podpowiada się ten, jaki rodzaj modułu dodajemy. Czyli znów, wybieramy naszą pozycję szablonu. Tutaj możemy zacząć wpisywać sobie nazwę, system nam podpowie, jeżeli wpiszemy nazwę pozycji, jest ona w tym szablonie, nam podpowie, żeby łatwiej ją było wybrać, bo czasami są szablony, które mają 100-150 pozycji modułów i może to dłużej zająć. Sebastian dodał teraz właśnie kawałek tekstu lżejszą, poda tytuł modułu. I przypiszę go też do odpowiedniej pozycji w menu. Znaczy, żeby było widoczne na wszystkich stronach albo na konkretnej podstronie. Z boku możemy mamy takie opcje jak pokaż tytuł. O, akurat znikło. Dobrze, nie będzie widoczny na home, tak? Czyli nie będzie widoczny na stronie startowej. Odznaczamy sobie zostawmy pozycję. Teraz tutaj widzimy, że na stronie głównej go nie ma, ale jak już wejdziemy w About Us, ten moduł się pojawia z całym lorem Ipsum. A wróć jeszcze tam do tego ekranu modułów dodawania. Weź w edycję ten moduł. Tutaj jest jeszcze taka rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Możemy ukryć moduł. Jeśli wstawiamy na przykład zdjęcie albo jakiś baner, często tytuł modułu, możemy ukryć, tytuł modułu jest nam niepotrzebny, więc możemy go po prostu wyłączyć, zapisać, w szablonie pojawi się sam tekst w tym miejscu. Oczywiście tutaj takie rzeczy jak start publikacji, możemy publikować moduły od do w zakresie dat, dostęp, porządek, czyli kolejność modułów w danej pozycji i język. Każda instalacja Joomla ma te opcje oczywiście. To są podstawowe wartości, których też WordPress. Jeżeli właśnie chodzi o tą opcję język, bo tak trochę poruszamy się może niezrozumiale, chodzi o wielojęzyczność. Jeżeli zainstalujemy sobie 2 czy 3 języki dodatkowe, każdy z modułów możemy stworzyć na przykład 3 moduły HTML, 3 moduły własne. Jeden po polsku będzie, jeden będzie z treścią po angielsku, jeden będzie na przykład z treścią po niemiecku. Jeżeli mamy wypisane wielojęzyczną, do tych konkretnych języków możemy przypisać sobie moduł, który wyświetli tylko na przykład treść dla wersji niemieckiej niemiecką, dla wersji angielskiej angielską. Praktycznie będziemy przechodzić do najważniejszej części, która pozwoli rozszerzyć naszą witrynę, czyli do komponentów. Wspomniana Achebel backup, za pomocą jednego kliknięcia możemy stworzyć kopię witryny. Co tak naprawdę w tej chwili się dzieje? Po czystej instalacji komponent wykrywa, że on jest dopiero zainstalowany, chce sam zweryfikować nasz serwer i przygotować nam środowisko do tworzenia tych kopii za pomocą kreatora. Co się dzieje? Tutaj backup testuje nasz serwer. Sprawdza, czy ma dostępie do odpowiednich katalogów, czy może zapisać naszą kopię na serwerze w danym katalogu. Tutaj to wszystko możemy sobie sami skonfigurować i możemy te ścieżki sobie pozmieniać. Jest to zalecane. My tego tutaj nie będziemy pokazywać, bo to też chwilę trwa. Pokażemy tylko
jak to się konfiguruje oraz jak się wykonuje sam backup, który później możemy ściągnąć do jednego pliku. Do jednego pliku ściąga się cała baza danych oraz wszystkie pliki z naszej instalacji Joomla, z tego głównego katalogu na serwerze w hostingu, tak? W tym komponencie możemy też sobie ustawić różne profile tworzenia kopii zapasowej, bo jeden profil może nam robić na przykład samą część witryny, drugi może nam robić tylko bazę danych. Możemy zaznaczyć, że potrzebujemy tylko bazę danych, zrobimy sobie kopię tylko bazę danych. Dokładnie, te profile dają nam możliwość taką, że możemy tworzyć sobie backupy samej bazy danych na przykład 7 razy w tygodniu, czyli powiedzmy codziennie, a kopię całej witryny z razem z plikami tylko na przykład raz w tygodniu. Do tego są właśnie profile. Jakby tu była prezentacja backup, to jeszcze można by powiedzieć, że można to zautomatyzować, ale skupmy się na podstawach Joomla. W naszej instalacji od samego praktycznie początku tych przykładowych danych pojawia nam się menu. Przykładowe dane na ten moment cały czas są to wersje angielskie. Pojawiały się wersje polskie niektórych odpowiedników, ale w głównej mierze są to wersje angielskie. No i chcielibyśmy na przykład znaleźć, gdzie mamy tego szukać w ogóle na zapleczu, bo dodaliśmy jakiś artykuł, stworzyliśmy kategorię, ale mamy jeszcze element menu. Menu główne, czyli to, które nam się wyświetla na stronie. Jeżeli dodaliśmy właśnie na nasz artykuł i chcielibyśmy go wyświetlić na stronie, musimy utworzyć odpowiednią pozycję w menu. Na początek wybieramy, jaki rodzaj pozycji menu chcemy utworzyć. Jeżeli powiedziałem, że wcześniej dodaliśmy artykuł i chcielibyśmy go opublikować na naszej stronie, bo jest to na przykład tekst przygotowany o naszej firmie, czyli wybieramy artykuły i wybieramy sobie pojedynczy artykuł. Tak, Sebastian wybierze konkretny artykuł, który stworzył. Musi podać, tutaj poda tytuł menu, czyli linka, który się wyświetli w menu, który się nam wyświetla na stronie głównej. To nie jest tytuł artykułu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Obok mamy również alias, który się wygeneruje automatycznie, bez polskich znaków oczywiście. Alias jest adresem, pod którym ta witryna będzie dostępna. Na froncie wygląda to dokładnie w ten sposób. Mamy menu przypisane module do pozycji. Możemy to odnaleźć, poprawić jak najbardziej. I jest artykuł, który Sebastian stworzył chwilę wcześniej w aktualnościach. Dodał go do kategorii. Teraz co możemy zrobić z aliasem, bo jeżeli tytuł naszego artykułu będzie długi, tak samo będziemy chcieli w długi sposób nazwać tą pozycję, oczywiście możemy to zrobić, ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby ten tytuł w pasku adresu był krótki. Na przykład jeżeli tutaj wpisaliśmy jako tytuł o naszej firmie, a teraz chcemy go skrócić do o nas na przykład, kasujemy tylko część aliasu lub wpisujemy tutaj swój alias. Dokładnie, tutaj nie musimy jakby opierać się na tym, żeby Joomla sama wygenerowała ten alias. Możemy tutaj oczywiście to manipulować pod optymalizację, pod pozycjonowanie. Jeżeli teraz odświeżymy ten poprzedni adres, pokaże się nam błąd stron, ale jeżeli my wrócimy do naszej strony, klikniemy ponownie, to w tej chwili mamy ten alias krótki, czyli tą nazwę, którą my sobie sami wprowadziliśmy. Więc możemy w dwojaki sposób generować tytuły, generować linki sobie samemu do naszych treści. Mamy po prostu też pełną kontrolę nad strukturą menu. Czyli jeśli tutaj w kolejnym menu Sebastian dodałby kolejny artykuł, który byłby pod menu tak naprawdę, to alias tego kolejnego linka byłby przez jeszcze slash przez nasza nowa podstrona, tak? Czyli byłoby index.php slash o nas slash nowa podstrona. Jest to o tyle fajne, że tutaj jeśli chodzi o pozycjonowanie i optymalizację, żeby wysoko być w Google, mamy na tym pełną kontrolę, nie instalując żadnych dodatkowych rozszerzeń.
Przekierowanie też jest taki komponent, ale nie mam go w prezentacji, mogę pani później powiedzieć. Poruszyła. No to dobrze, no to włączę, musimy tylko włączyć, włączyć dodatek. Wpisz w adresie cokolwiek, przekierowanie samo to też wykryje i możemy tą stronę przekierować na jakiś konkretny odpowiednik naszej strony. Indeks PHP. Tak, tej strony nie znaleziono. Jest 404. Część z Państwa może kojarzy wcześniej. Teraz komponent. Odśwież. Serwera lokalnego może to nie tak szybko zadziałać, jakbyśmy to zrobili, na serwerze produkcyjnym. Ale no, muszą Państwo nam uwierzyć, jeśli my mamy też mieliśmy taką samą sytuację, jeśli zmieniliśmy stronę Joomla Szczecina. Mieliśmy stare adresy, które nam sama Joomla złapała, wyłapała, jeśli ktoś na nie wszedł. Bo żeby ten komponent zadziałał i wyłapał nam te przekierowania, które możemy sami stworzyć i przekierować odpowiednie witryny, ktoś musi na tą 404, na ten nieistniejący już adres wejść. I to jest tak naprawdę odpowiedź na Pani pytanie, jeśli o to chodzi. Przepraszamy, no to jest środowisko lokalne, które też no nie tak, ma jakby pełnych... Jak to wygląda na normalnym, bo zaraz się kojarzy. Tak. Bo już nam się też czas kończy, więc już się nie zamienimy niestety. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy sporą dawkę wiedzy. Poczekaj, już... Oczywiście. Oczywiście. Co tutaj się wydarzyło? Mamy nasz komponent przekierowań. Ktoś próbował wpisać na przykład hasło admin, co w Joomli, to jest jedno ze standardowych zapytań albo do WordPressa, albo jak się sprawdza zaplecze tej strony. Ktoś wpisał, to przekierowanie zostało wykryte. Jest informacja, kiedy to zostało odnotowane i automatycznie taki błędnie na początku wpisany adres wygenerowany, czyli ta 404, jest tutaj wyświetlana na tej liście. Możemy wejść w taką pozycję, ustawić na jaki adres chcemy przekierować ten błąd, włączyć i następne wywołanie tego adresu spowoduje już przekierowanie na stronę, na którą my wpisaliśmy. Te adresy są właśnie zbierane automatycznie. Dokładnie. Tak naprawdę, żeby pokazać wszystkie możliwości, to potrzebowalibyśmy jeszcze z 3-4 godzin. Bo mniej więcej tyle powinno trwać takie szkolenie. Co po tej prezentacji chcemy Państwu przekazać? Strony na Joomla może tworzyć każdy, nie trzeba być ani programistą, ani informatykiem. Można to zrobić i na komputerze, i na serwerze. Joomla jest darmowa, nie trzeba. Na początek nie trzeba inwestować jakichś nie wiadomo jak dużych pieniędzy, żeby to sobie przetestować. Dostaliście Państwo hostingi z firmy Smartos, gdzie możecie przetestować sobie to oprogramowanie, pobrać. Najlepiej pobrać, zainstalować, spróbować się tą Joomlą pobawić, trochę się z nią zaprzyjaźnić, trochę oswoić. Na początku jak każda nowość może być to... Jak się rozgada to po prostu. Chcemy po prostu Państwa zachęcić. Już mieliśmy jeszcze... Dopiero zaczynasz. Dobrze, rozluźnijmy troszeczkę atmosferę. Już się troszeczkę przestajemy stresować. Rozluźniać będziemy o 21:00. Dobrze. Ale tutaj... Dobrze.
A co Państwo nie wiecie? Program się zmienił. Tak? No, zostajemy tylko do 21. Do 21? No dobrze. Nie, oczywiście żartujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania? Tak, jeśli chodzi o to, cześć. Mieliśmy jeszcze dwie rzeczy tak naprawdę pokazać, ale już naprawdę nie mamy czasu. Musimy lecieć z kolejnymi prezentacjami, bo też mamy ograniczony czas tutaj w budynku. Niestety, a są jeszcze dwie prezentacje. Bardzo ważne i bardzo fajne, bo Sławek też powie więcej o szablonach. Więc jakby może pytań o szablon nie teraz, może później, a jeśli ktoś ma jakieś takie inne pytania. No i chciałbym tutaj parę firm zostawiło ponoć jakieś nagrody do rozlosowania, to też chcemy żeby Państwo wzięli udział, bo nagrody są fajne. No i jeszcze będzie informacja o wspomnianym konkursie z Brand 24. Dokładnie. Już można w przerwach zacząć sobie myśleć kreatywnie o dżungli. Na razie tyle możemy zdradzić. Zaraz powiemy też to więcej. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Pytania jakieś, czy są do prezentacji? Ono jest w standardzie dżungli. To się nazywa dokładnie przekierowanie. Weź to pokaż na zapleczu. Nie, to nie jest nic doinstalowanego, to jest w standardzie Joomla. Joomla trochę po przejściu na trójkę została odchudzona z niepotrzebnych funkcji, ale akurat według programistów te są najważniejszymi, które warto mieć. Czyli jeszcze powiemy o tych komponentach, bo tak trochę ucięliśmy temat. Mamy zainstalowaną aktualizację komponent Akeba Backup. System do przeprowadzenia aktualizacji, RSS-y, powiadomienia, o których właśnie powiedzieliśmy. Mamy komponent do zarządzania reklamami, więc jeżeli chcemy umieścić jakieś moduły partnerów czy linki, to jest taki komponent. Mamy komponent tagów, wiadomości poinstalacyjne, wyszukiwarkę i formularz kontaktowy. Dokładnie, to są podstawowe komponenty. Teraz my żeśmy nie pokazali, bo nie mamy na to czasu, ale jeśli zainstalujemy sobie, możemy zainstalować komponent sklepu, dowolnego sklepu internetowego na Joomla, bo też są. To zaplecze tego komponentu będzie dokładnie tutaj w tym miejscu, a na froncie też zmieni się wygląd też z tej strony, tak? Z reguły będziemy musieli dodać jakieś moduły, dodać w menu, wpiąć linki do podstron sklepu i też to w ten sposób działa. Sebastian jeszcze kliknie, żeby pokazać Państwu na koniec tak naprawdę wykonywanie backupu. Czy Państwo możecie zadawać w czasie pytania, jeśli są, a tutaj będzie się tworzył kopię. Pani ma? Proszę. To wszystko można, trzeba wejść. Zaraz pokażemy. Zaraz Sebastian pokażę, bo to też jest dość proste. Chodzi o co? To jest nazwa pozycji menu. To trzeba po prostu przetłumaczyć już ręcznie. Nie to można. Oczywiście, to nie ma jasne. Zaraz w tym momencie się wykonała kopia, więc jeszcze wrócimy do tej części. Czyli tak, wracamy do naszego głównego elementu zarządzania stroną, czyli menu. Mamy menu. Mamy te pozycje, tak? About us, no po prostu na o nas. Wchodzimy, czyli klikamy link, tytuł menu będzie oczywiście about us, zmieni się na o nas, ale musimy zwrócić uwagę, alias zostanie taki sam jak był, bo już jest wpisany. Więc tutaj aliasa nie zmieniaj, ale pokaż, że to się zmienia, żeby ludzie... Żeby Państwo nam uwierzyli. I tak naprawdę dla stron różnojęzykowych tworzy się osobne menu, tak? Znaczy, jeśli chodzi o witryny wielojęzyczne, to jest kilka sposobów na to, żeby to dobrze ugryźć. Jeżeli korzystamy ze standardowego komponentu do zarządzania wielojęzycznością, to tak, tworzymy menu polskie, tworzymy menu angielskie. Ale mamy komponenty typu Falang, gdzie tworzymy tylko treść w odpowiednim języku i automatycznie przepisywana. Mamy jedną pozycję menu, w której wypełniamy po prostu polski i angielski odpowiednik, jeśli widzę.
Dokładnie, taki tłumacz fraz. Jeszcze, żeby dobrze zrozumieć to operowanie na menu. Menu w takiej formie jest widoczne tylko wtedy, jeżeli zainstalujemy przykładowe dane. Jeżeli przeprowadzimy czystą instalację bez przykładowych danych, te menu zaczynamy tworzyć samemu. Mamy tylko pozycję startową. Dokładnie, bo tych pozycji bez przykładowych danych będzie dużo mniej w menu. Nie będzie też kilku bloków dodatkowych modułów. Inaczej też wygląda, jeżeli na przykład bierzemy samego szablonu, tylko pobieramy z firmy Quickstart, czyli cały pakiet zainstalowany już Joomla, zainstalowanymi modułami, rozszerzeniami, bo wtedy tak naprawdę po instalacji mamy to, co widzimy na stronie demo na przykład twórców szablonu. Często jest tak, że pobieramy szablon z jakiejś, trafiamy na firmę jakiejś firmy tworzącej szablony. O, ten szablon jest fajny, tak, on mi się spodobał, ma już jakąś treść, ja chcę go sobie zainstalować. Pobieram sam szablon, instaluję i jest małe zaskoczenie. To wcale nie tak nie wygląda. Szablon nie wygląda, potrzeba go wszystko wygrywać i dodać moduły i to jest podstawowe, chyba że ściągniemy tak naprawdę Quickstarta i go zainstalujemy. Pobierzemy właśnie Quickstarta, zainstalujemy go praktycznie tak samo jak pokazano instalację Joomla, czyli też wpiszemy tylko bazę danych, będziemy mieli to, co stworzyli dla nas twórcy, możemy tego nie usuwać, zaczniemy to edytować, zmienimy nazwę, zmienimy artykuły i będziemy mieli to, co na stronie demo producenta. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to zapraszamy też również do pytań w kuluarach, jak najbardziej. To jest koniec naszej prezentacji w tej chwili. Za chwilę będzie pan Czekajcie. Przypomniałem sobie coś, bo tu mówiliście panowie o przykładowych treściach. To ja chciałem wspomnieć, żeby państwo zechcieli sobie łaskawie obejrzeć stronę dostępny.joomla.pl, gdzie są przykładowe treści w odniesieniu do szkół, domów kultury, przedszkoli, jednostek administracji publicznej, rozmaitych jeszcze innych, gdzie są gotowe szablony spełniające warunki dostępności. To było na ostatnim Joomla. Tak, dokładnie. Jeśli ktoś był z państwa na ostatnim Joomla, ktoś na pewno to wie. Można to sobie taki pakiet instalacyjny pełny sobie ściągnąć. Mają państwo pełne demo z przykładowymi danymi polskimi przetłumaczonymi. Za darmo można ściągnąć. Te witryny też są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dobrze, Smostelnie, zakończymy, bo już mamy naprawdę... Nie będziemy robić, chyba że państwo bardzo chcecie taką krótką przerwę. Dobrze, zróbmy 5 minut przerwy. 5 minut przerwy, za 5 minut zapraszamy na prezentację. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytania, bo tak jak powiedzieliśmy, nie da się tego powiedzieć w godzinę, to zapraszamy albo tutaj, albo na korytarz. Dziękuję. Do panu.